Pamiętacie jak Kitek sprzedał mu Wince tajemniczą miksturę? Okazało się, że właśnie ta mikstura ma skutki uboczne, o których oczywiście Kitek nie mógł wspomnieć. I jeśli jesteście ciekawi, co takiego się stało, koniecznie obejrzyjcie dalej. Ale najpierw zostawcie oczywiście kciuka do góry dla wsparcia Muffinki. Ojeju, ale się wy... ale się wyspałam. O mateczko, co tu tak wysoko jakoś? Czekajcie, co... Co? Czemu jestem taka mała? Ej, co się stało? O nie, tak jak ostatnio się zmniejszyłam. Przecież już się napiłam mleka, przecież już wszystko było dobrze. Przecież Kitek mnie odczarował. Co się stało? Ja jestem Tycia. No nie, no przecież tylko spałam. Ja nie mogę. Kitek, właśnie, zadzwonię do Kitka. Gdzie mam telefon? Momentor. O matko. Jaki ten telefon jest wielki, przecież to jest większy ode mnie. No dobra, dzwonimy do Kitka. Kitek, kłamam, odbierz? No nie, nie mogę, Kitek nie odbiera, co ja mam teraz zrobić? Już wiem, jakimś cudem muszę się do niego dostać. Wow! Ała, ała, ale się wywaliłam, ale to bolało, zapomniałam, że powinnam normalnie wstać z łóżka, no dobra. Jakoś damy radę. Uff, otwarte drzwi. Nie musiałam przynajmniej skakać do tej tutaj klamki, no dobra, idziemy szybko do Kitka. Idziemy, ojej, jakie te kamyczki są wielkie. No dobra, nie ma co przedłużać, idziemy, ała, ała. Jejciu, jaka prędkość, ja nie mogę na tych małych niby nóżkach. Au, kurczę, to nie będzie takie łatwe, jak myślałam. Te drzewa są tak wielkie. Normalnie wielki domek na drzewie by się na nich przydał. Raz miałam taki domek na drzewie, na wielkim drzewie, to drzewo teraz już by było 3 razy większe niż wcześniej było. A jeśli wy chcielibyście dołączyć do naszego teamu, koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj klikniętym. Jak tu ciemno, ja cię kręcę, no dobra. O nie, świnka i kurczak, nie, patrzcie się na mnie. Nie, powoli, Muffinka. Iu, nikt mnie nie widział? Chyba nie, dobra. Nie, świnka, jeszcze świnka. Nie może mnie tu znaleźć, przecież by mnie podeptała. Okej, udało mi się. Czekajcie, Kitek powinien być albo w swojej cukierni, którą zmienia na pizzerię, ale obawiam się, że przez to, że zmienia, stracił wszystkich klientów i no i jakoś chyba mi się wydaje, że tam go nie znajdę. Okazało się, że klienci nie za bardzo lubią pizzę z boczkiem. No dobra, albo jeszcze może być Kitek w mojej, nie, w Arniziaka, Falociego, albo jest w swojej chatce właśnie, w której sprzedawał te mikstury, dlatego nie odbierał, tak to zawsze przecież odbierał. Tak, jest, widzę go, widzę. O nie, tam jest jakiś wielki kurczak, przecież to jest przerośnięty kurczak chyba z tej odległości, tak to... Nie, to naprawdę jest przerośnięty kurczak. Kitek, co ty robisz z tym kurczakiem? Ja cię kręcę, on coś testuje. Kitek, wow, Kitek, halo, to ja. Ale duży kurczak. Halo, Kitek. Ale jesteś ogromny, jak ja cię uhodowałem, ja nie mogę. Ale... Kitek, no to ja. Halo? No to ja, halo, Kitek, słyszysz mnie przecież? No, słyszę cię, ale bardzo słabo, przecież jakaś malutka jesteś. Kitek, co ty mi zrobiłeś? Przecież ja się dzisiaj rano budzę i patrz, ile ja mam? Jestem Tycia, przecież ja już nie miałam być Tycia, co ty mi zrobiłeś? Ale ja ci nic nie zrobiłem no przecież. No przecież potka, to twoja potka, którą mi wcześniej dałeś, to na pewno ona. Kitek, weź mnie odczaruj. A czytałaś ulotkę, jakie są efekty uboczne? Jakie znowu efekty uboczne? O czym ty mówisz? No bo wiesz, no bo każda taka mikstura ma jakieś swoje efekty uboczne. Na przykład w tym momencie jesteś mała, tak? No widzę, że za chwilę urośniesz, potem znowu zmalejesz, urośniesz, zmalejesz, no i tak w kółko. Ale Kitek, nie powiedziałaś mi o żadnych skutkach ubocznych. A pytałaś? Ale tak jeszcze zawsze trzeba powiedzieć. No Kitek, weź mnie odczaruj, proszę cię, pomóż mi. Ja dopiero zaczynam mój biznes, więc proszę się tu nie czepiać, jakieś reklamacje, ja nie uznaję reklamacji. Dopiero zawaliłeś swoją pizzernię o cukiernię, teraz weź się nie wygłupiaj, bo ci zrobię... Gdzie jest mój giga kurczak? Bo ci napiszę złą opinię na internecie. I co, mam ci teraz niby za to pomóc? Tak, musisz mi pomóc. To jest troszeczkę taka... groźba, tak? Tak, to jest szantaż, żebyś mi pomógł. Matko, jaki jest wielki. Aż mi się niedobrze zrobiło. Tak? A ja cię mogę teraz zdeptać bez problemu. Nawet się nie waż, Kitek. Jak to nie? Nie, zapomnij. Pomóż mi, chodź, pomożemy. A dla naszego Kitosława mamy specjalną podusię w naszym sklepie. sklep.muffinki.pl. Macie link oczywiście w opisie. Mamy Muffinkową, Kitkową, więc zapraszam was tam cieplutko jako taka autoreklamka. Na pewno tu będzie jakaś podka, która mi pomoże. Zobacz, ile ich masz. Chodź, Kitek, poprzeglądaj. Może przyjrzyj się, może którąś. Wow, ale to było łatwe teraz. Gdzie ty jesteś? O ja, ale czad. Staśka, wystraszyłaś, Stasiu. Ojeju, Stasiek, przepraszam cię. Zobacz, tam jest jakaś, tam na samej górze, dosięgasz jej? Czekaj, o nie, ustryczyłem. O matko! Ała, co się dzieje, ała! Muffinka, jesteś ogromna teraz. Co się stało? Ogromna. Żartujesz sobie chyba? Głowa, przebiłaś sufit. Ała, a czemu mi tak niedobrze, Kitek, co ty mi zrobiłeś? Po?
pomóż mi! Wyjdź stąd! No próbuję! Gdzie mam wyjść? Do przodu, do tyłu? Wyjmij mnie stąd! Oła! Co ty zrobiłeś, dziurę w swoim suficie? No proszę wychodzić stamtąd! Jak mam stąd wyjść? Kucnąć? Kucnąć, no dobra, czekaj. Kucam. No i co? I nic się nie dzieje. A może tak? O nie! Teraz ja się zmniejszyłem! Kitek? Gdzie ty jesteś? Słyszysz mnie? Kitek, jaki halo? Ty jesteś tyci? O ja! Patrz, udało się. Jestem idealna. Tak! Ała, ała, co się stało? Ej, ja Kitek, ała! Weź! Oj! Muszę ciasteczka zjeść, bo zaraz padnę. Ojej, to ciasteczka się powiększyło ze mną. Jesteś normalna, ja jestem teraz mały! No i dobrze chyba, co nie? Ja uważam, że jest okej. Mufinka, no nie możesz tak robić! Jak to tak? Ale ty jesteś słodki. Chcesz ciasteczko? Masz ciasteczko. Ej, co ty zrobiłeś? Kitek, ty się bawisz teraz tymi podkami, przyznaj się, to nie są żadne skutki uboczne. Robisz mi na złość. Jakbym się bawił, to bym zrobił... Ojej, no co się stało? Kitek, możesz się douczyć w końcu? Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaką super moc wy chcielibyście posiadać. Może za pomocą magicznej mikstury? O nie. O, Kitek, chodź, słuchaj, musimy się pozbyć tych skutków ubocznych, przestań eksperymentować z tymi miksturami. Ale ja muszę, a jak mam się naprawić? O matko, urosłem! Oj, jesteś taki wielki jak ja. Będziemy dwoma gigantami, zobacz, podbijemy teraz całe muffinkowo. O ja, kwiatuszki, jakieś liczne. I ojoj, podeptałam właśnie te kwiatuszki moim jednym kroczkiem. Kitek? Tak? A gdzie ty jesteś? Tutaj, obok! Gdzie? No, obok ciebie. A tu? Ale jesteśmy wielkoludami, no nie? Ej, nie mogę wejść teraz tutaj! A ja nie chciałam pójść po ciasteczko do Palusiego! Ej, weź mnie popchnij! Ej, dobra, poczekaj. No, popycham cię! Chyba nie działa. Dobrze się czujesz, Kitek? Bo chyba... Co? O, jesteśmy chyba normalni! O nie! Nie! Czekaj, jesteśmy jak świnka. No to nie, ja nadal wolę nie, bo krowa nas podepca. Poczekaj, ciasto! Ja wezmę sobie troszkę na później. O, będę miała, o. No nie, to ciasto już mi nie wystarczy, przecież znowu urosłam. Ja cię kręcę, czekaj, ja wołam po pomoc. Nie, nie jestem przy mnie. Po pomoc. Gdzie ty jesteś? No proszę, prawie mnie nadepłaś. Gdzie? No Joki, ty jesteś mały, zobacz. Wow, jedź, ja przy tobie to jestem wielkolud. Ej, nie. Gdzie ja znajdę taki rozmiar w sklepie? Przecież nawet takich butów mi nie sprzedadzą. Zobacz, jaka jestem wielka. Nie, no Kitek, a ja chciałam iść dzisiaj na zakupy. Ojejciu, jesteś wielkości tej kaczuszki. Kitek. Tak? Gdzie ty? No nie! Chodź, Kitek, idziemy po pomoc. Na pewno ktoś nam pomoże tutaj. Krówki, pomóżcie nam. Patrzcie, co oni nam zrobili. O, ja udało się. Wróciłem. Ty? Cześć? Ale ja nie. Ja mam pomysł, musisz do krówki podejść, chodź. Dobra, podchodzę do krówki. Hej, krówko, pomożesz mi? Może dasz mi trochę mleka? I ja... O, chyba się udało. A nie, chyba jestem za duża. Albo... To krówka jest tak mała jak ja, Kitek. Zobacz, co się dzieje. Ty nas wszystkich po prostu... Ty w tym momencie, nie wiem, oplułaś się, wszyscy zamieniają co chwila. Odejdź ode mnie. Ja nie pluję, to ty rzucasz tymi miksturami przecież na prawo i lewo. Ja? Nigdy. No tak. Ty uważasz, że ja robię co? Sobie tak rzucam? No właśnie, au, ła, ale się uderzyłam. Tak, dokładnie tak robisz, Kitek. Jestem jak drzewo. Tak, dokładnie, nawet z inteligencją jesteś... Chociaż nie, drzewo jest chyba mądrzejsze. Wybacz mi, Kitek. O, mateczko. Dobrze się czujesz? Halo! Tak jakoś się miałeś. O matko, pomocy! Wiesz co, ja już sobie od ciebie idę. Ja już wolę być wielkoludem, ale już mi jest niedobrze od tych miksturek. Muszę sobie coś zjeść. Zostaw te drzewko, przecież to drzewko jest ładne. Czemu ty to robisz? Jestem potężny, wszystko mam na uderzenie. Drzewo jest większe niż ty, a tym bardziej nadal to majestatyczne drzewo na szczęście jest większe niż my, bo już bym zaczęła się martwić. Czekaj, czy ja jestem w stanie wejść po tej drabinie? O, jestem w stanie. Ty jesteś teraz normalna. Naprawdę? Wiesz, co to oznacza? Co? Uciekam od ciebie, ja nie chcę już mieć z tobą do czynienia. Ja już nie chcę być wielka ani mała, ja chcę być po prostu muffinką. Jeju, to jest to masteczko trochę halloweenowe. Ja chyba nie powinnam tędy iść, bo tutaj ostatnio spotkaliśmy Huggy Wuggy. Nie, Huggy Wuggy. To były Rainbow Friends, chociaż... O nie, znowu to się stało. Ta mikstura znowu zadziałała, chociaż teraz to prawie jest rozmiarów tej świni. O, ja cię kręcę! Jestem znowu mała! Bo przecież świnka... I taka mała to jeszcze chyba w ogóle nie... A nie, to jest już domek świnki, a nie świnka. Oj, muffinka mówi... Ej, ja przeskakuję ogrodzenia, ale czadowo. No to może ja taka w sumie zostanę. Kitek, czemu ty wszystkich powiększasz? To nie naprawi sytuacji. No, jak nie? Zrobimy tak, żeby wszystko było dłużej. I nie, wtedy będziesz normalna. Kitek, nie, bo no ci zobacz. Się mózgi tak nie powiększy. Zobacz. Będzie jeszcze mniejszy przez to. Wszystkie są duże w tym momencie.
Ja cię kręcę. Szukam jakiegoś nowego domku. Ta scena jest taka w miarę duża, żebym się w niej zmieściła, bo tak to pozostałe, no to mają takie małe drzwi. O nie, nie, ja tutaj nie zaglądam. Ja tu nie zaglądam. Ta scena z konkursu halloweenowego kostiumu. To jest ta. Nie, jest mi teraz przykro. Jedynym wanną, w której mogę się wykąpać w moich łzach, jest właśnie to jeziorko. Bo ja jestem za duża na wszystkie inne. Czy ja już jestem... Jestem normalna. O ja, świnko, jestem normalna. Świnko, słuchaj, nie ruszamy się, bo jestem normalna, tak? To się nie może zmienić teraz. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Wszystko jest okej? Okay? Ci, co nie mogą doczekać świąt, niech koniecznie stawią kciuka do góry. Pupinka! Niech tak nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie, nie, nie, bo rzucę w ciebie ciasteczkiem. Patrz, a nie, moje ciasteczko. Chodź, musisz się ale zobaczyć. Po co? Co się stało? Stało się coś? Siodłamy świnkę. No. Odejdź teraz od niej, odejdź. Okej, okay, odsuwam się. Łap! Rosła? Teraz wskakuj na nią, dawaj! Skaczyć? Albo jak? Poczekaj, nie uciekaj, świnko! O, uciekaj, nie mogę do niej doskoczyć! Widzisz, nie? Ej, łomateczko! Kitek, osiodłałeś majestatyczną świnkę! Ale weź ją, wróć do normalności, Kitek! Ty, a tak na małej też się będzie dało? Poczekaj! Powiem ci, nie zostaniesz magikiem. To, co robisz, jest złe. Na podwój świata jeszcze dalej! No nic, w każdym razie dobrze, że Kitek sobie już poszedł. Ja jestem już wreszcie normalna, więc się cieszę. Także nie ma co narzekać, wracam teraz powoli do domku. Ojej, o nie, nie, znowu się dostało, o nie! Kitek, halo? Kitek, gdzie ty jesteś?